Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji. Proszę już pana przewodniczącego komisji o przedstawienie projektu uchwały. Komisja przygotowała projekt uchwały dotyczący odwołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury. Tak naprawdę jest ten projekt podyktowany prośbą przewodniczącego o to, że chce zrezygnować z prowadzenia tej komisji. Radni wszyscy z tej komisji, że tak powiem, podczas głosowania jednogłośnie przeszedł jakby ten projekt uchwały dotyczący odwołania. Ja tylko, że w tym miejscu można powiedzieć, bardzo serdecznie chciałem podziękować komisji za współpracę dwuletnią. Dalej tej komisji będę chciał uczestniczyć i będę tej komisji pracował. Jest to tylko i wyłącznie podyktowane sprawami, że tak powiem, osobistymi. Dziękuję. Tutaj otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Temu sposobu mówię. Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji. Paragraf pierwszy brzmi: odwołuje się radnego Mariusza Grabowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? To proszę, pomyłka jest. To jest minus 17, to 16 wstrzymał. 16 było za, tak? Przeciw? A przeciw nie był, tak? Nie było. I jeszcze nie wstrzymał. Tak? Uchwała też oczywiście została